dzisiejszym odcinku, jak możecie zobaczyć, mamy skiny sylwestrowe i w dzisiejszym odcinku robimy top model sylwestrowego. Kto wygra, zgarnia 5 dych PSC. Oczywiście drogą eliminacji wybieramy najładniejszego sylwestrowego skina, a waszym zadaniem teraz jest oczywiście zostawienie łapki w górę. Po pierwsze mamy taką czerwoną babeczkę, ale ona nie do końca mi się podoba. Następnie mamy taką kolorową Loserfruit bodajże, także ty możesz przejść. Następnie mamy Neymara, który dosyć porządnie się ubrał, mega fajnie to wygląda. No niby ładny, ale jakoś tak, nie wiem, nie pasuje mi. Mega fajnie to wszystko wygląda, także lecimy dalej. Ten mi się podoba, ja jestem dziewczyną, także mi tutaj spódniczki, sukienki się podobają. Te skrzydełka tak średnio mi pasują. Czy on mi się podoba? No na razie bym go przepuściła, bo fajnie wszystko spójnie wygląda. Czwarty skin jest taki kolorowy, ale tak szczerze to tu jest tak dużo nawalone, że nie wiadomo co tam się dzieje. I ten skin tak szczerze też mi się tak średnio podoba. I mamy tutaj takiego skina, a ten mi się skinek podoba. Następnie mamy taką lamę. Nie, jakoś nie wiem, nie wiem dlaczego, ale nie. Tego skina oczywiście zapraszamy dalej. Mamy tutaj Marshmello, czyli on prawdopodobnie będzie grać na imprezie sylwestrowej. Przechodź dalej i następnie za nim możecie zobaczyć taką babkę w dresie. No to chyba będzie jakaś piżama party, nie ma plecaka. Ten koń jest fajny, kolorowy. Mi się w ogóle Sylwester kojarzy z jakimiś, wiecie, skinami, kolorami. Tutaj też niby jest kolorowo, ale ja nie lubię aż tak przesadnych skinów. Mamy trzeciego skina. Czy Rafał to nie podoba się? Ta ma chyba fajny. Ten też jest w sumie bardzo podobny i tylko ten jest z koroną, ale też bardzo mi się podoba. No... No dobra, tym tańcem mnie tutaj przekonał. Następny skinek tej luzerki, ale takiego skina już mamy. Ten skinek, który tutaj jest, przechodzi dalej. Lamy mieliśmy już wcześniej. No dobra, tym plecakiem się uratowała albo łeś. I chyba jeden z lepszych skinów, tylko ten dzwonek trochę nie pasuje, ale przechodź. Ej, to jest na razie mój chyba faworyt. Bardzo fajny, mimo tego, że jest taki ciemny. Drugi skin, mamy już kilka takich skinów. Tutaj już jest fajny kill-off i chyba z tych wszystkich lam ten mi się najbardziej podoba. Ta babeczka też jest fajna, tylko czy ten kill-off pasuje? Trochę dwigilijnie, bo tu pierwsza gwiazdka, no ale dobra. No i tu jest sylwestrowa babka, także idzie dalej. Tu oczywiście kasujemy, tutaj raczej też kasujemy. Tego skina możemy przepuścić, tego skina kasujemy. I ostatni skinek jest fajny. Tą babeczkę też sobie przepuśćmy. Takie konie już mamy. Tutaj te kill-offy są takie na kilometr wielkie. Ta lama jest bardzo sylwestrowa, ale ja nie jestem fanką tego skina, ale może innym się podobać. Wow, mikrofon. No dobra, to jest drugi mój faworyt. Bardzo ładny. Jakiś gościu, który przyszedł na Sylwestra prosto z nart chyba, tak mi się wydaje. Następnie mamy takiego skina, ale ten skinek jakoś tak... Albo dobra, przejdź, bo kolejny skin tutaj jest moim zdaniem trochę gorszy, więc tego musimy skasować. Tego oczywiście puszczamy. Następnie mamy tutaj rybę bez plecaka, no ładnie. Takich koni też już mamy dużo. Jeszcze jednego ocenimy. Ten też nie. No także ten mi się też tak średnio podoba. Ten jest taki mroczny, ale fajny. Ten jest taki mroczny, ale też fajny. Ma tutaj kill-off i skrzydła dopasowane. Tutaj już się za dużo dzieje. Tutaj ta lama. Dużo lam będzie na końcu, ale tam sobie po prostu wybierzemy. Likwidujemy. Oczywiście tutaj mamy takiego skina, ale tego już nie chcemy. Czy tego chcemy? Takiego chcemy, także to jest drugi. Trzeci skinek też tutaj przychodzi. Ej, ładnie ubrana. Przechodzimy. I chyba to jest ostatni, tak mi się wydaje, także tego nie puszczam. Mi się bardzo podoba ten skin, Rafał wcześniej oceniał i też mi się podobał ten skin, także musimy go przepuścić. Kolejnym skinem jest taki czerwony, no tutaj te plecaki mi się nie podobają za bardzo. Ten kill-off tak średnio to chyba pasuje moim zdaniem, także musimy go wyeliminować. No, też mi się tak średnio podoba. Tutaj jest bardzo zwyczajnie, więc tego kasujemy. Takiego gumolca już mamy lepszego. Tutaj mamy kolejnego skinka, to bardziej walentynkowy. Tutaj tą babeczkę, no możemy na razie ją przepuścić. A i ten też jest bardzo ładny, ten też jest bardzo ładny, także tego też sobie przepuścimy. Ten skinek, no nie. No wydaje mi się, że ten taniec będzie przy większości, bo to jest typowo taki sylwestrowy, także jako pierwszy no to go przepuśćmy. Ten taka akrobatyka, to jest po prostu po szampanie, też moim zdaniem to pasuje fajnie. No też, no Rafał, oni mnie tutaj chcą przekupić. Tutaj nawet kolor też się to fajnie pasuje, także też go przepuśćmy. No dobra, i tutaj... Mamy kolejną osobę i ona robi sobie ze mną zdjęcie. No to lecimy, słuchajcie, no tak robi na imprezie. Tutaj mamy tego Flossa, co ninja tańczył. No to idealnie też pasuje do Sylwestra. Tutaj mamy taniec do Marshmello, idealnie też pasuje. Ten skin jest ładny, także go zostaw. I patrz, jakie fajerwerki, no ten skin, no ja bym go miał kasować. Co to jest? Motylki. Nie. To mi się podoba, przepuśćmy. No i ma superancki taniec do tego idealnie pasujący. Ten kill-off mi tak średnio pasuje, więc... Musimy go wyeliminować, mimo tego, że taniec był fajny, ale wiadomo, że kogoś tam chyba... Czy Rafał, tobie się podoba ten taniec? To bum bum? Właśnie nie do końca mi się w ogóle ten skin podoba. Ja go kasuję, Vela, sorry. Tutaj mi się tak szczerze ta deskorolka trochę nie podoba. I ostatni skin...
No, fajne, bardzo fajne. Oczywiście gitarka to jest jeden z moich ukochanych skinów. Tutaj mamy coś takiego, ale tak szczerze, no niby fajne, niby nie do końca. On jest samotny, więc niech idzie dalej. Tutaj fajne fajerwerki, lecimy i uwaga. O, i to jest sztos. To jest taki gościu, który nie potrafi tańczyć, ale chce się popisać. Przepuśćmy go. Mam dylemat, a jak mam dylemat, to wiadomo, że on nie wygra na samym końcu. To pasuje bardziej mi do jakiegoś Zakopanego, ale to może być Sylwester w Zakopanem na przykład. I tutaj, no nie podoba mi się. Pamiętam i to jak się pociągnie, to chyba strzeli, no nie? Dobra, przekonał mnie. Tutaj mamy coś takiego, niech będzie... no nie. Tutaj, że niby ognisko, nie. Tutaj mamy bim, bam, bum. Dobra, niech na razie idzie. Dobra, to tamtego zostawmy, tego wyeliminujemy, żeby się nie powtarzały. To też fajnie. W ogóle ten skin mi się bardzo podobał. Mi się ten skin tak średnio podoba. Tęcza... no nie, chyba nie. Także Rafał, zostały ci dwa skiny. Okej, tutaj jeden chciał przeskoczyć, więc go wyeliminowałem. I mamy tutaj rapera, proszę. Runda numer 3 i teraz oceniamy szybkie emotki. Tutaj jest słabe to, że kolega nie daje emotki rzucanej. Tutaj mamy bombkę. Bombka mi w ogóle nie pasuje. To też mi jakoś nie pasuje. To jest spoko, spoko, popcorn. Aha, bo to jest bomba, a to nie jest bombka. Dobra. Ale to jest takie właśnie świąteczne i też mi się to tak szczerze nie podoba. To mi się nie podoba. I 3 i 2. No dobra. Kolejna runda skin kontra skin. Musimy wybrać jednego lepszego. Dwa skiny tutaj poszły na pierwszy ogień, ale tutaj ten skin jest fajny, tylko ten dzwon jakiś średni. Tych ram jest dużo, więc przepuścimy sobie tą z pelerynką. I tutaj z tych ram akurat mi się ta prawa bardziej podoba. I tutaj chyba nie mamy wątpliwości, że wygrywa ta po prawo. Tu mam dylemat, bo mi się ten i ten podoba. I tutaj chyba pierwszy raz przepuścimy sobie obydwa skiny. Nie, muszę przepuścić obydwa, także tam szybko likwidowałam i wiedziałam, który przejdzie. A tutaj już się zaczyna dylemat. Mi się na przykład podoba ten czarny. Nie wiem, czy mnie tutaj Rafał nie zlinczuje za tego właśnie, ale widzę, że sam podjął decyzję. Mamy tą babeczkę w spódnicy, ona jest taka ciemna, także dużo bardziej mi się ten złoty podoba. I na samym końcu mamy lamę. No jako, że została ostatnia, no to ją przepuśćmy. Kolejna runda, czyli runda numer 5, polega na tym, że muszą dać rzeczy pasujące, w sensie graffiti. Tutaj jest spoko, tutaj jest spoko, jest elegancko, tutaj tak samo, tak samo. Ej, wygląda na to, że wszyscy zrobili tutaj mega fajne graffiti. No to wszystkich przepuszczamy do finału. Zacznijmy sobie od tego, że zostawimy sobie tylko po jednym skinie z danego typu. Tu mi się te skrzydła podobają, a ten plecak jest gorszy moim zdaniem, więc zostaje ta lama. Najlepszą disco babeczką jest ta babeczka, więc tą kasujemy oraz tą kasujemy. No tak szczerze, ten żelek się bardzo tutaj wyróżnia, więc jego bym niestety tutaj wyeliminowała. Wydaje mi się, że jednym z najgorszych skinów tutaj jest właśnie ten skinek. No i tak samo wydaje mi się, że ten jest najmniej sylwestrowy. Kto według ciebie? Stań przy skinie, który według ciebie jest na top 4. Wydaje mi się, że ten się wyróżnia właśnie na tle tamtych. No i on jest bardzo ładny, ale nie na Sylwestra. Dobra, także on ma top 4. Moim zdaniem top 3 zajmuje ten skinek. Zapraszam moim zdaniem na drugie miejsce. Lama, zapraszam tutaj. No i tym sposobem wygrywa ta disco babeczka. Czyli top 2 ma Lolek Danonek i top 1 zajmuje Jacob Hamster.